W maju 2021 roku spółka Enea Nowa Energia wezwała posła Platformy Obywatelskiej Konrada Frysztaka do przeprosin za rozpowszechnianie fałszywych informacji oraz uiszczenia kwoty 100 tysięcy złotych na działalność statutową Stowarzyszenia Osób i Rodzin na Rzecz Zdrowia Psychicznego Zrozumieć i Pomóc. Powodem było wystąpienie posła w trakcie posiedzenia Sejmu, do którego doszło 19 maja ubiegłego roku. Brak logiki w wynajęciu prywatnego budynku przez prezesa tej spółki i zainwestowanie między, szacuje się około 2, może 2,5 miliona złotych w ten prywatny budynek, zakup kilkunastu limuzyn, to wszystko to są pieniądze Enei. De facto pieniądze pochodzące z rachunków za prąd. Inwestujecie po kilka milionów złotych w prywatny budynek. W prywatny budynek pana, ja znam akurat to nazwisko, ale go nie wymienię, bo to nie jest może i to miejsce, ale jakie jest gwarancja, że kiedy skończy się ta umowa, to ten majątek, który tam zainwestowaliście, odzyskacie? Poseł nie spełnił postulatów Enei Nowa Energia, stąd też spółka pozwała go do sądu. Przed rozprawą sądową poparcia udzielił mu Borys Budka, przewodniczący Klubu Parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej. Ostatecznie sąd pierwszej instancji odrzucił wniosek spółki Enea. Nie jest to standardowa procedura, że spółka Skarbu Państwa pozywa parlamentarzystę, chcąc kneblować mu usta. Tak jak mówiłem od początku, uważam, że ta sprawa od początku była skierowana na to, by zająć mnie, moją uwagę procesem w sądzie, bym nie zwracał, nie pytał, nie sprawdzał, co robią spółki energetyczne Skarbu Państwa. Poseł Platformy Obywatelskiej skierował już interpelacje do Ministerstwa Aktywów Państwowych i Ministerstwa Środowiska, w których pyta m.in. o dotychczasowe dokonania spółki Enea Nowa Energia, która istnieje już od 3 lat. Chcę wiedzieć, ile farm wiatrowych powstało, ile paneli fotowoltaicznych wybudowano, ile nowej mocy, czystej, zielonej mocy, nie pochodzącej z aportu w momencie założenia spółki, wyodrębniania jej w ramach grupy kapitałowej z innych spółek i utworzenia w Radomiu, ale ile nowej mocy zostało utworzone, wytworzone i będzie wytwarzane przez spółkę Enea Nowa Energia. Kolejna dotyczy ewentualnego udziału pracowników lub osób zarządzających spółkami Enea Nowa Energia oraz Enea Wytwarzanie w głośnej w ostatnim czasie imprezie nad Polskim Morzem. Trzecia to kwestia zarobków osób zarządzających spółką Enea Nowa Energia. Ale nie wiemy, ile zarabia prezes tej spółki, pan Krzysztof Czaban. Nie wiemy, ile zarabia pan wiceprezes, pan Traczyk. W związku z tym składam taką interpelację i liczę na to, że dowiemy się, bo niestety spółka ZOO, Enea Nowa Energia, nie musi składać takiego raportu jak chociażby Enea S.A. i tam wiemy, że ile zarabiają członkowie zarządu. Ten wiceprezes, który pochodzi z naszego miasta, zarobił tam chyba, jeśli mnie pamięć nie myli, około 800 tysięcy złotych w roku 2021. Zdaniem posła Frysztaka, spółki energetyczne Skarbu Państwa powinny przede wszystkim skupić się na rozwiązywaniu problemów z produkcją i dostępem do energii elektrycznej, a nie walką z parlamentarzystami, którzy chcą kontrolować ich działanie.